Cześć, siemanko ludzie, ja jestem Zu Maciek, a to jest The Sims 4. W końcu The Sims 4, ale czy takie normalne The Sims 4? Na pewno nie, na pewno nie. Będziemy się tutaj bardzo dobrze bawić. No i co, stworzymy sobie najpierw gościa, prawda? Więc no mamy tutaj takiego, no, przystojniachę, prawda? Mamy przystojniachę, ale troszeczkę zmienimy jego wygląd. Troszeczkę mu nos wydłużymy, albo schowamy całkowicie, o ile się da w ogóle. Oh my god, jakby mu ktoś tak łopatą przypierdzielił, ja nie wiem. O, albo taki garbaty nos, o ja, what the fuck? O właśnie, stworzymy takiego Rzymianina, prawda? Oczy będą takie diabelskie, takie diabelnie małe, takie diabelsko małe, takie... Mamy już mordę, troszeczkę go zmniejszymy, troszeczkę go wychodzimy, chociaż... O właśnie, coś takiego, wysunięty taki... A nie wiem, czy z policzkami coś się... Z uszami coś na pewno trzeba zrobić, prawda? Takie uszy będą, o, albo takie, no właśnie! Bo czemu nie? Czy będzie łysy? Nie, na pewno nie będzie łysy, zrobimy mu właśnie taką fryzurkę, o, takie coś jest dobre, no, i jeszcze taki, Teraz to mi bardziej hobbita przypomina niż Rzymianina. Możemy jeszcze krasnoluda zrobić. Na coś takiego, prawda? Jezu, ale nie, jeszcze z oczami musimy mu coś zrobić. Tak, jeszcze z oczami musimy mu zrobić coś takiego. Tak, albo... Jezus Maria, co to jest? Ja nie wiem, ja po prostu nie wiem. Czy ta gra to jest symulator życia, czy symulator horroru? No patrzcie na niego! Chyba myślę, że z twarzą, a jeszcze głowa! Można głowę jakoś zwiększyć, zmniejszyć, czy coś? Chyba się nie da. Ale szyję się da. Czy coś takiego? A, nie, garba, no garb musi być. O właśnie. Kurde, szkoda, że Simsy zawsze były symetryczne względem twarzy i ciała, ponieważ fajnie by było stworzyć dzwonnika z Notre Dame i go spłodzić tam, znaczy rozpłodzić, żeby wszystkie tam zapładniał, prawda? Ale okej. Okay. O, jeszcze coś takiego, no właśnie, żeby był gwiazdą, chociaż ta Tomoza... O, what the fuck? Te okulary się w ogóle nie trzymają jego twarzy! Nie wiem, on chyba sobie tutaj na skroniach przykleił te okulary, bo naprawdę one się jego głowy nie trzymają, one po prostu lewitują i ja nie wiem, o co w tym chodzi. No dobra, no to przynajmniej nieśmiertelnik, żeby nieśmiertelny był. Nieśmiertelny jestem. Czy makijaż mu dał? Jeszcze gorzej. No nie, no da się zwiększyć. O, tej, tak będzie, niech tak będzie. Człowiek kutas? Nie, ale ja już wiem, kto będzie człowiekiem kutasem. Czy może Gandalfa zrobić? Nie będzie pasować. Sombrero, nie będzie pasować. Jedi zrobimy. O, uszy mu wystają. Jakby to było białe, to byśmy mogli asasyna zrobić, ale okej, no dobra. Niech będzie tak, jak teraz jest. Jeszcze mu ubranie, znaczy jeszcze ciało mu zrobimy, no to niech będzie tak. W sumie wiecie co? O, właśnie, patrzcie. Takie... What the fuck is... Zrobimy go w ciąży, dupsko oczywiście musi być wyciągnięte. Łapki niech będzie miał strasznie chude. Kręcę i to będzie miał strasznie chude. Tylko brzuch, cyce mu zrobimy, cyce jak donice, brzuch jak bęben. Nogi, w sensie uda mu też zrobimy strasznie grube. A łydki i stópki, no patrzcie jakie to stópki, no what the fuck. Dobra, niech będzie taki, to będzie głowa rodziny. Jak go nazwiemy, raz, dwa, trzy, niech będzie Jerzy. Kurek. Paliwoda, niech będzie paliwoda, albo wiecie co? Niech będzie tym alkoholikiem, prawda? Więc wybierzemy jakiś strój moczy mordy, taki, no nie wiem, czy tutaj będzie akurat takie coś. Ale jakieś takie skromne ubranko, nie wiem, jakiś sweterek czy coś, no dobra, niech będzie to. Oczywiście innego koloru sweterek, no niech będzie coś takiego. Spodenki jakie wybrać? O właśnie, coś takiego, Jezus Maria, jak to strasznie wygląda, ja pierdzielę. Dobra, jeszcze buty. No, buty, może kapcie, tak, kapcie, niech będą kapcie, albo takie coś, nie, kapcie lepiej. Więc to jest codzienny strój. Oficjalny? Nie pasuje. Niech będą białe buciki. I niech będzie na przykład taka koszula. O, albo w ogóle zero. Zero. Niech będzie zero. Niech po prostu idzie w gaciach w gości. Sportowe?
niech będzie sportowe. Bardzo pasuje ten strój. Takie długie skarpetki, małe buciki. O, szlafrok, o proszę. Niech na imprezę chodzi bez spodni po prostu. Tylko żeby było coś dłuższego, żeby mu zakrywało, chociaż nie wiem, czy tak coś będzie. Nie, raczej nie. Dobra, no to niech idzie w takim czymś, no. I to jest oczywiście strój elegancki, znaczy na imprezę, prawda? Więc dobra, spoko! Mamy naszą cover... Aha, jeszcze tutaj. Dewiacja oczywiście, wcielenie złośliwości. To jest nasza głowa rodziny w Simsach, prawda? Więc teraz sobie stworzymy kolejnego gościa, bawimy się genami. Oczywiście będzie to jego żona, czyli tak jakby... matka? Teraz stworzymy jego żonę. Oczywiście będzie to kobieta, ale niech będzie to Jolanta. Czy będzie taka? Nie, nie będzie taka. Będzie oczywiście miała głos bardzo, bardzo gruby. Współlokator? Nie, niech to będzie mąż. Niech to będzie mąż. A, i chód? Chód niech będzie taki, taki wojskowy chód. A, u ciebie, człowieku? To oczywiście głos będzie taki. Głos będzie taki. Chód będzie taki, no. Jezus Mario. Oh my god, no nie. Dobra, teraz ją sobie tak troszeczkę... O właśnie, u niej zrobimy anoreksję, no po prostu pełną anoreksję. Ale coś tutaj mi nie pasuje. Jakie sztuczne, no patrzcie, jaka sztuczna. I tu, niech będzie taka najbardziej sztuczna morda, sztuczne wszystko, jakie będzie. No nie, no. No dobra, niech będzie taka skulona, taka... Czy brwi? Brwi się da zrobić jakoś, czy coś? Bo nie jestem pewien do końca. Albo takie cieniutkie. O, cieniutkie i oczywiście takie. Niech będzie, dobra. Czy jakieś kolczyki jej dać? No, coś. Musi się troszeczkę ładnie, o, prezentować. O, niech będzie takie coś. Czy makijaż jej dać? No w sumie i tak nie będzie widać, ale nawet jej to nie pomoże, ale okej. Nie moja wina. Nie moja wina. Sama tak chciała. Strój codzienny, co by ci tutaj dać? O, właśnie, żebyś pokazywała swoje piękne ciało. Albo lepiej tak jeszcze. Dobra, i buty oczywiście pasują, ale buty w sumie mogłyby być inne. Buty mogą być takie, prawda? Lecimy dalej. Oficjalne, bardzo oficjalnie, bardzo ładnie ubrana. O, sportowo, będzie tak. Jezus Maria, co ja teraz zrobiłem? O właśnie, wielkie stopy jej zrobimy. To będzie wielka stopa, tak jakby. I łapy jej zrobimy większe. Pary większe. O, teraz by... O, teraz jest okej. Dobra, no niech będzie tak. Na imprezę? Jezus, jak ona wygląda, no what the fuck. Ja pierdzielę, jak jakiś kościotrup 80 level, którego nie można pokonać w Skyrimie, czy coś. Jezus Maria. Niech się ubierze jakoś tak bardziej normalnie, czy coś, albo nie wiem, jak ksiądz. Będzie go zdradzać. Będzie zdradzać swojego męża, ponieważ jest taka dziwna. Po prostu jest snopką, jest... jest towarzyska. I szuka towarzystwa, jest na przykład leniwa. Pobawimy się troszeczkę genami. Czy to jest głos faceta? O, właśnie coś takiego. Coś takiego zrobimy. Patrzcie, jaki mózg ma, jaki... Normalnie, to w wodogłowie normalnie. Nastolatek? O, ja pierdzielę, jak on wygląda. Jezus Maria. Jezus. Niech będzie córeczka tatusia, ale jeszcze większą ją zrobimy, jeszcze większą, jak największą, niech będzie napakowana, jak nie wiem co. Proszę bardzo, jeszcze grubsza, ale nóżki niech będzie miała po tacie, nóżki niech będzie miała po tacie. O, Jezu, Boże, jakie to jest kalectwo, ja pierdzielę. Wybieramy jej strój, chociaż w sumie strój codzienny jest okej. Oficjalny też bardzo pasuje, sportowy, nie, niech będzie tak ćwiczyć. Niech będzie tak swoimi walorami, tak po... Sąsiedzi będą się tak... Ale laska. Do snu? Nie, do snu też będzie machać cyckami przez okno. Tak, oczywiście, imprezowe. Nie, troszeczkę inne. O właśnie, o to mi chodzi. O takie coś mi chodzi. Nie cierpi dzieci i muśniczka. Czegoś tam. To wszystko? Nie, stworzymy jeszcze synka. Człowiek penis. Łysy. Niech będzie po mamusi łysy. Będzie człowiek penis. O, niech będzie taki wydłużony. Dobra. Niech będzie motoryzacja, coś tam, nie wiem. Pam. Zuzanna, niech będzie Zuzen. A, jeszcze temu. A nie, to nie. To będzie człowiek penis. Tak nazwali swoje dziecko. Bo urodził się z taką dziwną chorobą. No kurczę, no.
nie wiem, jak tę chorobę nazwać, no... Penisogamia, no coś, no kurczę, nie wiem. Wszyscy się trzymają za rączki, bardzo cię kochają. Jakie niedozwolone słowo? A, na pewno chodzi o Zuzannę. Jaki im zbudujemy dom? Dziadkowie tej rodziny byli bardzo, bardzo bogaci, dlatego popatrzcie teraz. Ja pójdę sobie teraz do skrzynki. Znaczy ten gościu pójdzie sobie do skrzynki. I popatrzcie na to, co tam będzie. Tam tarada! 120 tysięcy simoleonów. Odziedziczyli po dziadkach oczywiście, więc teraz zbudujmy sobie jakiś dom. What the fuck is this? Nie wiem co ja tu kombinuję. Ja wiem co ja tu kombinuję. O właśnie, uwaga. I to będzie taki... No i ich odziedziczony po dziadkach dom, prawda? Taki dach? Niech będzie taki jak jest. Ale niech będzie niski, o. No. I to będzie dom. To będzie ich dom. Oczywiście drzwi musimy jakieś zrobić, więc gdzie drzwi? Wiecie co? Tutaj niech będą drzwi. O właśnie, takie wejście, akurat takie oficjalne wejście. Troszeczkę trzeba tutaj oświetlenia dać. Niech będzie oświetlenie, o, sufitowe, o, takie... Jąderka zwisające, o właśnie. Drzwi do sypialni. I drugiej sypialni. Rodziców. Dobra, niech tutaj. Tutaj będzie oczywiście sypialnia dla dziecka, więc... Znaczy dla dzieci, bo tam sam jest, tu jest dwójka dzieci, więc... Jedno łóżeczko, drugie łóżeczko, chociaż... I mam nadzieję, że oni się tutaj zmieszczą, a jeśli się nie zmieszczą, no to trudno. A skoro ma być romantyczne, to muszą być też zabawki, prawda? Zabawki takie romantyczne, takie to zabawki dla dorosłych. No to tym na pewno się bawią. Na pewno się tym bawią i tym to ho ho! Kiedy mąż tej... z napakowanej anorektyczki pójdzie sobie do pracy, no to ma się z kim zabawiać. W każdym domu musi być komputer, prawda? Więc no, mamy komputer. Krzesełko oczywiście. No i mamy gotowy dom, ale jeszcze, co możemy tutaj zrobić? Muszą mieć gdzie siedzieć. Jezu, jak ona chodzi? Ona jakaś wkurzona jest, czy co? Chyba jest wkurzona. O, człowiek penis. Porozmawiaj ze swoją siostrą. Entuzjazmuj się złotyczami. Człowiek penis. Jestem człowiek penis. Wiem, że jesteś człowiek penis, wiem. No oczywiście, że gościu musi sobie kręcić tym tyłeczkiem. No musi jakoś uwodzić swoją żonę, która idzie. Już ma na niego ochotę. No patrzcie, już ma na niego ochotę. Patrzcie, jaki uzależniony od komputera. Wow. I co? Co ty chcesz? Ja wiem, co oni chcą. Uwaga, teraz będziemy sobie słuchać rozkosznych. Oho, chyba nie była zadowolona. Okej, a gdzie dzieciaki? Człowiek penis biegnie. O, patrzcie, jaka wkurzona. No tak, no muszą iść teraz do domu. Bardzo rozgniewana. Dlaczego? No patrzcie, jak się człowiek penis do niej dobiera. No okej, okay, no cóż. Stworzyliśmy bardzo, bardzo szczęśliwą rodzinę. Są bogaci, tak, są bogaci. Mają bardzo wyrafinowany dom. Dlaczego ona podchodzi do... Chyba się zakochała. A człowiek penis gada ze swoją matką. No tak, no cóż. Tak to już jest. What the fuck is this? Holy shit! Ta gra to horror, czy co? Nie wiem, o co chodzi, ale... O, fuj! Nie. To jest straszniejsze niż jakakolwiek gra horrorowa.